Gratulujemy nowej pracy. Mamy nadzieję, że czas spędzony przez Ciebie jako nauczycielka rezydent w sierocińcu Świętego Alfonsa będzie satysfakcjonującym i przyjemnym doświadczeniem. Aby pomóc w późniejszym okresie, poniżej przedstawiamy zestaw zasad, który bezwzględnie musisz przestrzegać, jak również upewnić się, że wszystkie dzieci pod Twoją opieką postępują zgodnie z nimi. Jeżeli zobaczysz, że dziecko naraża się na niebezpieczeństwo i nie postąpisz według protokołu, zostaniesz zwolniona bez uprzedzenia. Jeżeli nie będziesz przestrzegać zasad dla nauczycieli oraz rezydentów ogólnie, powiedzmy, że bezrobocie nie będzie Twoim największym problemem. Ogólne zasady dla rezydentów. Godzina policyjna to 21:00. Nie ma żadnych wyjątków. Dorośli, którzy muszą wyjść po tej godzinie, muszą wcześniej poinformować o tym opatkę Johansen i wrócić dopiero po 6 rano. Do godziny 23:11 wszystkie światła powinny być zgaszone, z wyjątkiem dużego żyrandola w jadalni, który powinien być włączony przez cały czas. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do zgłoszenia każdej awarii jakiejkolwiek lampy w całym budynku. Dozorca pan Dracula ma być wezwany w każdej chwili w nagłych przypadkach w dzień lub w nocy, za wyjątkiem 3:33 i 4:44 rano. Jeżeli coś wymaga jego uwagi między tymi godzinami, wyjątkowo należy wezwać opatkę Johansen. Zachęcamy do poinformowania pana Dracule, że brama frontowa jest otwarta, jeśli przypadkiem zobaczycie ją z okna, ale nie próbujcie aktywnie jej zobaczyć i nigdy nie wyglądajcie na zewnątrz z żadnego okna znajdującego się w południowym skrzydle drugiego piętra. Jeżeli duży obraz świętego Alfonsa na głównych schodach wydaje się poruszać, zignoruj to. Idź szybciej i nie angażuj się w rozmowę. Jest nieszkodliwy, ale może być kłopotliwy, jeśli pozwolisz mu uciec. Msza święta w poniedziałki jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców, poza tymi z czwartego piętra i ewentualnych gości. Nikomu nie wolno opuszczać kaplicy przed godziną 10:31. Zasady dla personelu. Dzieci poniżej 6 roku życia mają bezwzględny zakaz opuszczania 4 piętra, także na posiłki, i muszą cały czas być pod opieką panny Asimow. Personel może przebywać na 4 piętrze w razie potrzeby, ale odradza się krytykowanie metod wychowawczych panny Asimow lub kwestionowanie liczby jej kończyn. Pokój nauczycielski w piwnicy jest na stałe zamknięty. Nie dajcie się zwieść pysznemu zapachowi, w środku naprawdę nikogo nie ma. Piwnica ma służyć wyłącznie do przechowywania. Jeżeli zobaczysz tam małe dziecko, nie patrz mu w oczy, wycofaj się, nie odwracając się do niego plecami, i natychmiast wezwij pana Dracule. Pokój zabaw na drugim piętrze jest niedostępny dla dorosłych. Uważamy, że należy pozwolić nastolatkom na posiadanie własnej przestrzeni. Nie pozwól, aby dźwięk drapania w drzwi cię wystraszył. Oni doskonale wiedzą, co robią. Na początku każdych zajęć musisz zamknąć drzwi i policzyć, ile dzieci masz pod swoją opieką. Na koniec zajęć, przed odblokowaniem drzwi, policz je jeszcze raz. Jeżeli któregoś z dzieci zabraknie, natychmiast daj znać panu Dracule. Jeśli podczas liczenia zauważysz, że pojawiło się jeszcze jedno dziecko, przeczytaj zwój towarzyszący temu listowi tak szybko, jak tylko potrafisz, aż światła przestaną migotać. Nieadoptowani mogą swobodnie poruszać się po budynku, o ile nie ma gości. Łatwo ich zauważyć, gdyż używają bardzo charakterystycznych karmazynowych peleryn. Nie ma nic złego w rozmowie z nimi, są całkiem przyjaźni, jeśli nie próbujesz zaglądać pod ich pelerynę. Jeśli jednak zobaczysz jednego z nich, gdy jesteś z potencjalnymi rodzicami, po prostu rozbij butelkę wody święconej, rzucając ją na podłogę. Nie wahaj się tego zrobić, ponieważ twój pokój jest zaopatrywany w 12 takich butelek tygodniowo.
Zasady dla dzieci. Opuszczenie zajęć jest oczywiście wbrew zasadom, ale opuszczenie zajęć w środę oznacza los gorszy niż sama śmierć. Jeśli zobaczysz siebie poza klasą w środę w godzinach lekcyjnych, natychmiast poszukaj schronienia w kaplicy i wyjdź dopiero wtedy, gdy przestaniesz słyszeć śpiewy. Surowo zabronione jest branie prysznica w łazience dla chłopców na trzecim piętrze. Inne sposoby korzystania są dozwolone, o ile nosisz na ciele krucyfiks. Jeżeli podczas korzystania z toalety jakiś chłopak będzie chciał rozmawiać z tobą z kabiny obok w dziwnym, nieznanym ci języku, natychmiast uciekaj. Drzwi do sypialni należy zamknąć dopiero o 21:00 po upewnieniu się, że wszyscy twoi współlokatorzy są w środku. Zawsze sprawdzaj ich usta i w żadnym wypadku nie pozwalaj koledze wejść do sypialni, jeśli jego usta są silne lub jeśli go nie rozpoznajesz. Jeśli tak się stanie, polej go wodą święconą i natychmiast poinformuj o tym pana Drakule. Zabronione jest jedzenie poza jadalnią, jak również widelce, noże i naczynia wykonane z metalu. Resztki jedzenia są przeznaczone do wyrzucenia przez wyspecjalizowany personel. Jeśli czujesz się głodny lub masz ochotę na przekąskę między posiłkami, po prostu skorzystaj z zaproszenia do jadalni. Pani Martel będzie wiedziała, jak rozwiązać twój problem. Zachęca się do interakcji z potencjalnymi adoptującymi, ale przyjrzyj się im uważnie. Jeśli mężczyzna o bardzo cienkich nogach mówi ci, że jego córka jest na czwartym piętrze, nie wierz mu i nie dawaj mu wskazówek, jak tam dotrzeć. Łatwo go rozpoznasz, bo jego nogi są cienkie jak zapałki, a jeden z jego butów jest za mały. W razie kłopotów możesz zwrócić się do nauczyciela lub inspektora, aby pomogli ci znaleźć pana Drakule, ale nie mają oni kwalifikacji do zajmowania się zdarzeniami opisanymi na tej liście. Przyjrzyj się im uważnie przed zbliżeniem się do nich. Nie mamy w kadrze rudowłosego nauczyciela, który ma ponad 2 metry wzrostu. Pozdrawiam serdecznie i niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Opatka Loren Johansen. Taki list dostałam pocztą kilka tygodni po złożeniu podania o moją pierwszą pracę. Byłam prosto po studiach z ogromnym długiem studenckim i postanowiłam nie wybrzydzać w kwestii moich możliwości. Poza tym sama do 7 roku życia mieszkałam na terenie sierocińca i zakonnice bardzo się mną opiekowały, więc czułam, że nadarza się jakaś karmiczna okazja, żeby się odwdzięczyć. To dziwne, co teraz powiem, ale naprawdę podobał mi się czas, który spędziłam jako nauczycielka w sierocińcu Świętego Alfonsa. Wspaniale było czuć, że robię różnicę dla tych dzieci, które nie miały nikogo poza nami. A wszystkie były niesamowicie dobrze wychowane, prawie tak jakby wczesne lata swojego dzieciństwa spędziły na szkoleniu wojskowym. Personel składał się z 8 nauczycieli oraz około 20 zakonnic, powszechnie nazywanych inspektorkami, personelu kuchennego oraz sprzątającego i wszechobecnego pana Drakule. Pomimo nazwiska, które sugerowało pewną grozę, był on uroczym, ciężko pracującym starszym panem. My, nauczyciele, mieliśmy indywidualne pokoje i nie mieliśmy ścisłych zasad dotyczących naszego czasu wolnego. Tak długo, jak byliśmy w budynku przed 21:00 i gasiliśmy światła przed 23:00, było nam naprawdę dobrze. Z innymi nauczycielami dogadywałam się dość dobrze, ale nie byliśmy sobie bliscy, bo wszyscy byli ode mnie dużo starsi. Jody, stara nauczycielka historii, była jedyną osobą, która była nieco nieprzyjemna. Miała w zwyczaju pytać mnie, czy planuję zmarnować życie w zakonie, to jej słowa, i dlaczego nie mam jeszcze chłopaka. Jak typowy cholerny boomer, była zdumiona, gdy dowiedziała się o ogromie moich długów i jak drogie było wynajęcie małego mieszkania. Pensja w sierocińcu była poniżej średniej, ale fakt, że miałam darmowe mieszkanie i darmowe jedzenie, rekompensował to z nawiązką.
pomimo tego, że nie było żadnej konkretnej reguły dotyczącej zakonnic, szybko nauczyłam się tych, których powinnam unikać. Siostra Alistair była najbardziej przerażająca z nich wszystkich. Jedno z jej oczu nigdy się nie poruszało, wiecznie wpatrując się w płatek nosa. Nawet nie mrugała, więc nosiła ze sobą ogromną butelkę roztworu soli fizjologicznej, zakraplając jej złe oko co 5 minut. Wyglądała, jakby miała co najmniej 80 lat, ale chodziła tak zwinnie jak nastolatka o połowie jej wagi. Pewnego dnia po prostu zniknęła. Jej pokój był idealnie uporządkowany, pełen nieotwartych butelek z kropelkami do oczu i nikt nie widział ani nie słyszał, co się z nią stało. Znikający ludzie nie byli niestety rzadkim zjawiskiem. Jednak za każdym razem, gdy to się działo, przez wiele dni trwały rozmowy między dziećmi a nami, nauczycielami. Jane Alistair została po prostu zapomniana, jakby nigdy jej nie było. Po dziś dzień nie wiem, czy była jakąś istotą nadprzyrodzoną, czy tylko niezrozumianą kobietą ze zwykłym defektem fizycznym. Będąc nauczycielką fizyki i biologii, zajęło mi trochę czasu, aby przyznać, że paranormalne było między nami. Dopiero w pierwszym miesiącu pracy jako nauczycielka byłam świadkiem czegoś, czego nie potrafię wyjaśnić. Wchodziłam po schodach koło 22:30. Odrobinę za długo przebywałam w bibliotece, czytając gazetki siódmej klasy. Wszystko było zbyt puste i ciche. "Jaka piękna młoda dama!" krzyknął za mną wesoły męski głos. Nagle zapanowała tu jakaś inna, zniewalająca atmosfera. Niemal nie mogłam się powstrzymać przed odwróceniem się, aby na niego spojrzeć. Otworzyłam usta, aby odpowiedzieć, gdy znikome czerwone światełko mignęło z tyłu mojego mózgu. Co to było? Czułam, że moje ciało jest jak w zwolnionym tempie, a potem ktoś potrząsnął mną tak mocno, że prawie upadłam twarzą na stopnie. Głupia dziewczyna, czy nie czytałaś swojego listu wprowadzającego? Alfonsie, odejdź natychmiast! To była Abbess Johansen. Jej autorytatywna postać sprawiła, że poczułam zarówno strach, jak i ulgę i pamiętam, że żałości błagałam ją, by mnie nie zwalniała. Nie zwalniam cię, nie rozmawiałaś z nim. Gdyby bycie blisko złamania zasad powodowało zwalnianie ludzi, musiałabym zamknąć ten sierociniec. Proszę pani, tak mi przykro. Susan, jesteś dobrą nauczycielką i dzieci cię lubią. Bądź bardziej ostrożna, a będziesz miała przed sobą świetlaną przyszłość. Byłam bardziej ostrożna. W ciągu następnego roku jedynym incydentem, jaki się ze mną zdarzył, było uświadomienie sobie, że jeden z moich uczniów zaginął podczas zajęć przy zamkniętych drzwiach. Nie rozumiałam, jak to się stało i nadal nie rozumiem, ale natychmiast daliśmy znać panu Drakule, a Antony został odnaleziony cały i zdrowy. Po incydencie ze świętym Alfonsem nie widywałam często pani Johansen, ale jakoś zawsze czułam na sobie jej surowe spojrzenie. Właśnie zaczęłam trzeci rok pracy jako nauczycielka, kiedy coś zjebałam. Zabrałam ósmą klasę na wycieczkę do akwarium. Mieli napisać prosty raport o gatunku, który najbardziej im się podobał. Nauka była tylko pretekstem do zrobienia czegoś miłego dla dzieci. Wszyscy skorzystali z okazji, aby kupić sobie trochę cukierków, napojów gazowanych oraz innych smakołyków, które mieliśmy tylko podczas specjalnych wydarzeń w sierocińcu. Zapomniałam sprawdzić ich kieszenie i plecaki, gdy wracaliśmy. To był pierwszy błąd. Potem zobaczyłam, jak jeden z moich ulubionych uczniów zjada na placu zabaw tabliczkę czekolady i moim pierwszym impulsem była decyzja, aby przymknąć na to oko. W końcu cukierki raczej nie kwalifikują się jako jedzenie, prawda? Gdy tylko uświadomiłam sobie, dlaczego nie powinnam tego robić, zaczęłam biec w jego stronę, ale było już za późno. Coś się w nim obudziło. Minęło 6 lat, a ja wciąż nie mogę zapomnieć chrzęszczących dźwięków,
gdy ziemia jakby ożyła i połknęła Antoniego w całości, przeżuwając przyjemnie jego małe kości. Dręczy mnie to niezależnie od tego, czy jestem obudzona, czy też śpię. Byłam zbyt przerażona, aby zgłosić ten incydent i postanowiłam ukryć to, czego byłam świadkiem, dopóki nie uspokoję się, ale Abbess Johansen wiedziała. Wiedziała o każdej rzeczy, która wydarzyła się na terenie jej sierocińca. Co najciekawsze, muszę wspomnieć, że gdy wezwała mnie do swojego biura, aby mnie zwolnić, zauważyłam coś w kąciku jej ust. Wydaje mi się, że była to delikatna plamka czekolady. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuję. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.